Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy naszą kolejną część w tym wyjątkowym paśmie. Trwa drugi dzień szczytu w Wilnie, szczytu NATO. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pozdrawiam ze Strasburga. Panie pośle, to tak bywa zazwyczaj, że kiedy dzieje się coś ważnego w jednym miejscu, to w drugim miejscu ktoś atakuje Polskę i tak rzeczywiście wczoraj było. Kolejna rezolucja przeciwko Polsce przyjęta. Może na początku naszego spotkania posłuchajmy wczoraj rozmowy redaktora Tomasza Sakiewicza z panią premier Beatą Szydło. Bardzo proszę. Można sobie to tłumaczyć przede wszystkim tym, że zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce. Tusk i jego ekipa nie ma na razie szans na to, żeby zwyciężyć. No więc wszystkie ręce na pokład i koledzy z Europarlamentu, którzy przecież oficjalnie Niemcy, chociażby Manfred Weber to powiedział, czekamy, aż się zmieni władza w Polsce. Chcemy, żeby wygrała Platforma, żeby wygrał Tusk. Wcześniej mówiła to von der Leyen, która mówiła... Znaczy że, on tam mówił o takim pasie ognia, tak? To się nam trochę źle kojarzy. Źle nam się kojarzy. No w ogóle to jest to, że oficjalnie ci niemieccy politycy występują już tak nie kryjąc się, tylko próbują wpływać na wybory w Polsce. No świadczy tylko o tym, że instytucja, w której jesteśmy, z której ja teraz z Państwem się łączę, w której co chwilę się mówi o praworządności, o zasadach demokratycznych. Tutaj przecież każdego dnia można usłyszeć właśnie takie wzniosłe wypowiedzi dotyczące tego, jak to Unia Europejska, Parlament Europejski broni demokracji, jaką to jest ostoją tej praworządności. I nagle w tej instytucji no właśnie podejmuje się takie rezolucje, w której jawnie łamane są traktaty. No właśnie, panie pośle, kiedy dzieje się coś ważnego w Wilnie, to znaczy jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku, szczyt NATO w Wilnie, w Unii Europejskiej, dzieją się kolejne debaty na temat sytuacji w Polsce i kolejna rezolucja przyjęta przeciwko Polsce. Tam między innymi o braku praworządności, braku demokracji, o łamaniu konstytucji. O czym jeszcze? No tam jeszcze oczywiście była dyskusja, że jakoby w Polsce przed zbliżającymi się wyborami nie wprowadzono takie prawo, które będzie zakazywało niektórym politykom kandydowania. No to jest absolutny absurd, ale jednak powiem tak, no, ci, którzy głosują nad tymi rezolucjami, kompletnie nie wiedzą, nad czym głosują. Tak chyba naprawdę to wiedzą tylko ci polscy posłowie, którzy tą rezolucję przygotowują, a to przygotowuje przeważnie Platforma Obywatelska i SLD i oni i ich koledzy później głosują za tymi rezolucjami. No niektórzy ze wstydu z polskich europosłów wyciągają karty do głosowania, tak wczoraj też zrobili niektórzy, bo już są znudzeni tą sytuacją i widać wyraźnie, że ten atak i ten mobbing, to nękanie Polski przez Parlament Europejski ośmiesza sam Parlament Europejski. Dlatego, że po prostu występuje kompletny brak znajomości rzeczy w tych rezolucjach. No i tylko jest temat ważny, czyli brak praworządności w Polsce, blokowanie możliwości kandydowania. Trzeba w Polsce wysłać, do Polski wysłać obserwatorów na wybory, bo mogą być sfałszowane. Ona już się przygotowuje na przegraną i zaczyna budować narrację, że w Polsce dojdzie do jakichś fałszerstw wyborczych. Więc takie są te nieszczęsne zapisy, które mają obnażyć, tak powiedzmy, Polskę, a one obnażają bezmyślność Parlamentu Europejskiego i to wszystko, co tu się dzieje, kompromituje właśnie tą instytucję. No właśnie, panie pośle, szczyt NATO, który dzisiaj rozpoczął się, drugi dzień tego szczytu NATO. Trzeba się odnieść do tego wątku, który jest dzisiaj poruszany bardzo często i wczoraj, to znaczy Ukraina. Wczoraj padły deklaracje z ust sekretarza generalnego, że Ukraina będzie w NATO, ale musi spełnić warunki. Wołodymyr Zełenski odpowiada, że wciąż nie znamy warunków i nie mamy wciąż zaproszenia i nie mamy konkretów. Unia Europejska też powinna przyspieszyć swoje działania, no i nieco skonkretyzować się. Jak pan na to odpowie? No tak, nie można stawiać znaku różności między Unią Europejską a NATO, ponieważ NATO jest organizacją dużo poważniejszą w tej chwili dla bezpieczeństwa światowego. Natomiast na pewno proces dochodzenia Ukrainy do NATO został rozpoczęty. Na pewno na tym szczycie nie ma Putina i to jest bardzo ważne. To zresztą podkreślił pan były minister Waszczykowski i uznał, że to jest naprawdę ważny sygnał. No, mamy po trzecie do czynienia cały czas z rozszerzaniem się NATO, bo czekamy na ostateczną decyzję w sprawie Szwecji i Finlandii. Więc mamy cały szereg sukcesów NATO w tej chwili. No a to, co zadzieje się na sam koniec na tym szczycie, to dopiero zobaczymy. Dlatego, że ja bym tutaj się powstrzymywał na razie od ostatecznych komentarzy, jaka będzie ta mapa drogowa dojścia Ukrainy do NATO, jakie warunki NATO będzie musiało spełnić. Dlatego, że jednak to wszystko się w tej chwili dzieje. To jest operacja na żywym organizmie. NATO obraduje, a wojna trwa. Różnego rodzaju nowe sytuacje dochodzą. No, są te komentarze, że Berlin bardzo jest niechętny takiemu szybkiemu wejściu Ukrainy do NATO. To bardzo wiele mówi pozostałym członkom NATO. Wiemy też, że oczywiście Francja może mieć pewne zobowiązania wobec Rosji. Stąd też jest no, być może pewnego rodzaju niechęć z ich strony do szybkiej akcesji Ukrainy. Mamy więc skomplikowaną sytuację, ale jak to się mówi, kamień zaczął się toczyć. Będzie coraz więcej zwolenników Ukrainy w NATO i to będzie ta decyzja, która zapadnie, jak chodzi o punkt dojścia dzisiaj, czy na koniec w tych zapisach, a reszta to już jest oczywiście dosyć duża, nie wiadomo jakie będzie tego tempo. Ono może być i szybsze i słabsze. To będzie uzależnione też od przebiegu wojny na Ukrainie. Więc jest cały szereg skomplikowanych sytuacji wokół szczytu NATO. Wojna, rozszerzenie NATO i sam szczyt, ale jestem optymistą w tej materii, ponieważ mówię, kamień zaczął się toczyć, będzie ta sytuacja wyjaśniana. Panie pośle, ja jeszcze zapytam o Turcję. Też Turcja wczoraj wystosowała taki komunikat, że od 50 lat toczą się rozmowy na temat obecności Turcji w Unii Europejskiej. Natomiast są to tylko rozmowy. Co pan uważa na temat obecności Turcji? Tu przed chwilą politycy i z PiS-u, i z koalicji powiedzieli, że Turcja nie spełnia właśnie tych warunków, aby być dzisiaj członkiem Unii Europejskiej. No tak, ale ten warunek jednak, żeby wrócić do dialogu między Turcją a Unią Europejską, jest postawiony przez prezydenta Erdogana, który na nowo wygrał wybory, po raz kolejny wygrał wybory w Turcji i wcale się nie dziwię, że prezydent Erdogan chce ciągnąć tą Turcję w stronę Unii Europejskiej, więc równolegle dzieje się wiele rzeczy, wiele spraw jest rozwiązywanych, albo nawiązywanych wiele kontaktów. Wobec tego taka pośpieszna decyzja co do pobytu, czy do wejścia Ukrainy do NATO no jest utrudniona. Ale najważniejsze jest to, że samo NATO się umacnia i rozszerza i że Ukraina też pokazuje swój lwi ząb i pazur i poprzez swoje działania, powiedzmy i militarne, ale także reformatorskie, musi udowodnić, że jest krajem demokratycznym i to wszystko powoduje, że jestem w tej materii optymistą. Nie oczekiwałem, że dzisiaj zapadnie decyzja o wejściu Ukrainy do NATO, ale że właśnie będzie tak, jak jest, czyli rozmowy, dyskusje i finał przed nami. Dzisiaj pierwsze posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Mają paść kolejne informacje, na nie czekamy. Natomiast chciałabym zapytać pana posła o tym, jaka jest dzisiaj rola właśnie Polski, jeśli chodzi o sojusz NATO i wschodnią flankę NATO, patrząc z perspektywy tego ostatniego roku. Chyba nie musimy już nikomu udowadniać, że bezpieczeństwo Polski to jest bezpieczeństwo Europy również. Generalnie trzeba przekazywać informację Polakom, że nasza Polska, czy bezpieczeństwo Polski, nasze bezpieczeństwo musi być powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO. Innej drogi nie ma. Każdy, kto myślał inaczej, robił to pan Tusk. No niektórzy chcieli nas pomijać, panie pośle, w tej dyskusji. Niektórzy nas chcieli w ogóle wyłączyć z tej dyskusji. Natomiast dziś już wiadomo, że z Amerykanami i z NATO powinniśmy być. Akceptacja dla tego stanu rzeczy jest bardzo duża w Polsce. Wiemy, do czego zdolny jest Putin, więc ta struktura bezpieczeństwa, którą buduje Zjednoczona Prawica, jest po prostu normalna, wiarygodna i bezpieczna i dobra. Wszystkie próby obejścia Polski będą próbami nieudanymi, dlatego że nasze położenie w Europie jest bardzo, bardzo centralne i jesteśmy tutaj ważnym graczem, a dzięki naszej postawie, jak chodzi o wojnę na Ukrainie, czy jak chodzi o inne decyzje, które w przeszłości zapadały w NATO, myśmy zawsze byli, że tak powiem, gotowi do współpracy i odgrywamy teraz tę rolę, którą powinniśmy odgrywać. Czyli nie ma takich dezinformacji, czy NATO, czy nie NATO. Tak, my musimy być w NATO, my musimy być z Amerykanami, wtedy będziemy bezpieczni i wszystko inne należy temu podporządkować i takich polityków nam potrzeba jak pan właśnie prezydent Duda, czy pan premier Morawiecki, czy pan minister Błaszcza, który po prostu budują potęgę polskiej armii, bo to też jest bardzo ważne. Choć opozycja uważa, że osłabiają potęgę polskiej armii, panie pośle. Polska opozycja na temat armii, na temat systemu bezpieczeństwa Polski powinna zamilczeć. Wiadomo, jak Platforma, gdy rządziła, jak rozwiązywała struktury wojskowe w Polsce, wycofywała żołnierzy w pobliżu granicy wschodniej, więc niech oni, ci nieudacznicy, nie opowiadają o jakichś swoich mądrości, bo skompromitowali się swoim rządzeniem, jak chodzi o bezpieczeństwo. Rozumiem, panie pośle, a jak głos Polski dzisiaj? Ja bym chciała zapytać, jak dzisiaj polski głos jest słyszany na tym szczycie NATO w pana ocenie? Które kraje mają jakby podobną też wizję poprowadzenia dalszego rozwoju tego dozbrajania chociażby wschodniej flanki NATO? Polski głos jest bardzo słyszalny. Odnotowujemy tutaj na zachodzie Europy bardzo dużo życzliwych komentarzy powiązanych z wzmocnieniem polskiej armii, z zakupami, z dozbrajaniem. To dla NATO jest także ważne. Nie każdy kraj tyle pieniędzy przeznacza ze swojego budżetu na te zakupy, jak co Polska, i to jest bardzo, bardzo widoczne. Tu się pisze, że polska armia będzie wkrótce jedną z najsilniejszych w Europie. To jest bardzo ważne. Nasza postawa względem Ukrainy też jest bardzo czytelna. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo dobre, więc jesteśmy w tym nurcie i w tej grupie, która chce silnego NATO i dużego bezpieczeństwa światowego. Rozumiem. No, a nie sądzę, żeby ktokolwiek to podważał w Polsce, poza opozycją polską, która w tej sprawie powinna milczeć. A ja jeszcze wrócę do rezolucji. Trwa szczyt NATO. Tam oczywiście w kuluarach, jak mówią już politycy, są podejmowane kwestie nielegalnej migracji, co też jest kwestią bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, ale też w krajach Sojuszu. Natomiast to wygląda trochę tak, jak powiedziała pani premier Beata Szydło wczoraj, że aby przykryć sytuację we Francji, bardzo niebezpieczną momentami na ulicach Paryża, podejmuje się właśnie rezolucję, by mówić o tym, jak w Polsce jest źle. To kto tego nie widzi, co się dzieje we Francji, tych spalonych aut, tych zamieszek z udziałem nielegalnych migrantów? Czy pan tego tak nie postrzega? Postrzegamy to tak i to jest tak postrzegane, tylko że niestety liberalno-lewicowe media o tym nie napiszą. Jest jeszcze jeden problem w Hiszpanii. W tej chwili wypuszczani są na wolność oczywiście gwałciciele, ci, którzy mieli wyroki za przestępstwa seksualne, no bo socjaliści tacy właśnie są. No i jest jeszcze jeden bardzo ważny wypadek w Unii Europejskiej, czy przypadek, mianowicie dymisja rządu holenderskiego Marka Ruttiego, który po prostu się rozleciał z uwagi na kryzys migracyjny i brak zgody w koalicji. W Holandii, w Niderlandach będą, tuż po wyborach w Polsce będą wybory parlamentarne, u nas w październiku, tam w listopadzie. Więc dzieje się bardzo wiele, że tak powiem, ta destrukcja Unii Europejskiej się pogłębia z uwagi na problemy, które sami liderzy Unii Europejskiej... Rozumiem, ale panie pośle, to żeby było jasne, bo przed chwilą z Koalicji Obywatelskiej pan poseł Krzysztof Piątkowski powiedział, że PiS chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Pan zaprzeczy? No takie nonsensy to może powiedzieć ktoś, kto kompletnie nie czyta gazet i nie wie, co dzieje się w Polsce. No my nigdy z Unii Europejskiej nie wychodziliśmy, nie wychodzimy, nie chcemy wyjść. To polecamy czytać gazety. Dzisiaj Tygodnik Gazeta Polska, nowe wydanie Dziennik Gazeta Polska. Serdecznie. Ale złośliwi ci, którzy nie mają nic do powiedzenia, będą mówić o jednym. Że w Polsce nie ma praworządności, że Polska chce wyjść z Unii. Tak nie jest. My jesteśmy suwerennym krajem i co mamy robić? Dobrze wiemy, Platforma niech milczy, bo nie mają programu, ani pomysłu na Polskę poza ulica i zagranica. Bo ta rezolucja to jest też część ulicy i zagranicy. Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie pośle za rozmowę. A już za chwilę wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi państwa i moim gościem, czyli Anna Gębicka.